z ostatnich rzeczy, które mnie bardzo ujęły, bo ja generalnie bardziej reportażowo z kolei u nas w domu, no to jest Czarek Łazarewicz i Żeby nie było śladów w sprawach Grzegorza Przemyka, dla mnie książka, nad którą Cezary Łazarewicz, co wiem, spędził mnóstwo czasu, przekopał mnóstwo dokumentów i doszedł do rzeczy, które wszyscy wiedzieli, a które są bardzo nieoczywiste. I to jest taka historia, naprawdę bardzo niebanalny reportaż, bardzo ważny reportaż, nie przegięty w żadną stronę. Druga rzecz to jest odkrycie Ganwary warsztatu umielenia Kasia Boni, książka o tsunami w Japonii. Bardzo mnie dotknęła, dlatego że to jest książka o tym, jak radzić sobie ze śmiercią, jak Japończycy i w ogóle jak społeczeństwo może radzić sobie ze śmiercią. Myślę, że warto było ją napisać z wielu powodów, ale przeczytać ją warto m.in. dla rozdziału w wietrznym telefonie. On jest bardzo metaforyczny, ten rozdziałik, krótki, ale jest niesamowity. No i to jest w ogóle taka sztuka, jak opowiadać w reportażu bez patosu o śmierci i o umieraniu. I Kasi się to udaje, bo ona formalnie jest świetna i za to wielki szacun. A dwie rzeczy, które chcę przeczytać, to jest stare, kultowe dla wielu, w nowym wydaniu, Czapski czytając. A się śmieję, bo dla mnie jest kultowe, bo ja czytałam Czapskiego na studiach. Naprawdę, to była taka lektura obowiązkowa. A ja znałem 2-3 teksty, a teraz chcę przeczytać całość, wreszcie. No i druga rzecz, czyli Cegła na wakacje, to jest Karer, który napisał, moim zdaniem, różnie odbierał książkę Limonow, moim zdaniem bardzo dobrą. A teraz napisał o czymś, co dla mnie jest bliskie, czyli generalnie o początkach chrześcijaństwa, a z drugiej strony o tym, nie jak tym sam... Nie masz czym pomiecać, powiem ci. Tak? No. W każdym razie bardzo chcę ją przeczytać, bo mam duże oczekiwania. Zawsze to jest tak, że jak masz duże oczekiwania, to może być różnie. Ale bardzo chcę tą książkę przeczytać w wakacje, tak czy siak, bo... No bo chcę po prostu.